Siema, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak wbiłem Daryla na 1000. Jest to już chyba 10. postać, którą wbiłem na 1000. 9., jeżeli chodzi o 3 versus 3. Jeszcze na początku możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, jeżeli wam się podobają takie odcinki z wbijania postaci na 1000. Już mam ich w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No, 10 postaci już mam. W tym sezonie Poco i Daryl wbite. Myślę, że jeszcze jedną postać wbiję w tym sezonie, ale to jeszcze zobaczymy. Także co, no tym razem graliśmy Brobala. No tutaj jeszcze Heista grałem, wbiłem sobie Bulla. Lonestar ogólnie tak mi poszedł, możecie tutaj zobaczyć. Plus pierwsze miejsce, piąte i pierwsze, także no całkiem nieźle. Trochę lipa, że to piąte, dobra, ale nieważne. Nie chodzi tu o powerplay, tylko właśnie o wbicie tego Daryla na 1000. Graliśmy Brobala. Na początku graliśmy na mapie Pinball Dreams. No niestety później się zmieniło na Power Shot, ale i tak się udało wbić. I co, standardowo wam pokażę te ciekawsze replaye, gdzie graliśmy na trochę lepszych. Tu chyba nie było żadnej przegranej. W sumie od jakiegoś czasu tam, od jakiegoś poziomu pucharków już nie mieliśmy żadnej przegranej. No niestety tutaj mi skasowało resztę replay, ale myślę, że to nie powinien być problem. I no i co, no lecimy już z pierwszym replayem. Tutaj było Tara, Nita i Poco. My graliśmy Daryl, Karl i Rico. Ja Daryl, Hardcore, Rico, Olivier, Karla wbijał. Także jak widzicie, tutaj graliśmy akurat na Nitę, Poco i Tarę. Ogólnie bardzo dobrze szło. Ja tutaj na lewą stronę poszedłem. Trochę ich tu chciałem spuszować. Tutaj Hardcore ładnie tego ulta użył na tego Poco. Została sama Nita, ale niestety no za dużo HP miała, żeby cokolwiek zrobić. Ja od razu się tu respię, wychodzę już. W sumie Daryl jest teraz nawet no dobry jest, bardzo dobry jest, więc stwierdziłem sobie, że go wbiję. Tutaj właśnie chciałem wjechać po tą piłkę też i przy okazji tą Tarę zabić. Niestety nie zdążyłem przeciągnąć tego ulta. Tu Oliver chciał zultować tą Tarę, niestety ona go ściągła i skasowała mu ulta. Tu mój zły wjazd i przez to właśnie ta Nita szczeliła, bo się odbiłem. Gdyby mi on podbił, gdybym wjechał w nią, byłoby, prawdopodobnie nie byłoby tego gola, no ale niestety tutaj zepsułem tego ulta, ten wjazd. Ja od razu tu na lewej stronie się czaję, wjeżdżam po tą Nitę. Został jeszcze Poco i Tara. Tara 300 HP, zabijam Tarę. Już tutaj z piłką idziemy, Hardcore mi tam podał. Tutaj chciałem, żeby mnie nie trafiła ta Nita. Z tym nie trafiła, ale i tak się udało to strzelić. Jest na razie 1-1, minuta 10. I na razie powiedzmy, no jest remis. Tutaj Hardcore dobrze zultował tą Nitę. Ja podjechałem pod Poco. Tu chciałem właśnie, żeby Hardcore mi podał. Niestety ta Nita stanęła na bramce i nie miałem szans tego strzelić. Tu jak widzicie, Nita nawet ładnie czyści. Została sama Nita i tu Oliver teraz musi się walczyć z Miśkiem i Nitą. Ja tu z ultem od razu na prawą stronę. W sumie Star Powerem grałem pierwszym, Hardcore grał z drugim Star Powerem do Rico, a Olivier też drugi Star Power do Karla. Jest mocniejszy, ta tarcza podczas ulta jest naprawdę mocna. Jak widzicie, teraz tam Olivier chciał wjechać, niestety Nita z tym Miśkiem ciężko miał zabić, bo gdy Oliviera ten Misiek bił, leczył cały czas tą Nitę. Tu Hardcore już zabija tą Tarę. Ja się zaraz zrespię, 14 sekund i będzie overtime. Ja idę tutaj po piłkę. Tu Hardcore i Oliver już walczą z Nitą, Poco i Tarą. Ja idę na spokojnie od tyłu z piłką. Oliver już tam zabił tą Tarę. Ja już podjeżdżam. No i strzelam gola na 2 do 1. 5 sekund po overtime. Tu już 936 miałem. Oliver 940, no a Hardcore 938. No i co, no lecimy z drugim replayem. Jeszcze się dam na Do Not Disturb. Tu graliśmy nawet no na dobrych. Tu już właśnie się zmieniła ta mapa. Jak widzicie, taka mapa. Wydaje mi się, że jest dobra właśnie na ten team comp. Wydaje mi się nawet, że jest lepsza od tamtej mapy. Ja tutaj na Bibi poszedłem, Oliver na Shelly, a Hardcore na Colta. Tutaj Bibi mnie trochę odbija. Podjeżdżam tego Colta.
Niestety, ale jeszcze zdążył tą piłkę wybić. Gdyby nie wybił, prawdopodobnie bym to strzelił, chociaż też nie wiem, bo Shelly tam szła. No, hardcore mi tu podaje, ja jestem... Ja miałem wjechać na tego Colta, trochę się przestraszyłem, że złapię tą piłkę i strzelę z ulta. 1400 HP mi zostało, podjechałem pod Bibi trochę bez sensu, ale przez to ona użyła ten odrzut i Oliver mógł wejść do bramki. Shelly już ma ulta, Oliver też i hardcore. Ja nie mam, u nich nie ma. A, teraz już Colt ma, Bibi nie ma. Jak widzicie, tutaj w ogóle jakoś mega szybko podjechałem, nie wiem. Nie wiem dlaczego. Tu mogłem właśnie w tej sytuacji, mogłem sobie wybić tą piłkę. I gdy ta Bibi by mnie pchnęła, bym złapał ją od razu. No ale trochę tego nie przemyślałem. Już Colta dojechałem. Tutaj w sumie ta Bibi, sama Bibi nas skontrowała. Trochę takie nieporozumienie. No i tutaj niestety złapała i szansa na gola trochę przepadła. Oliver już tu ultuje. Shelly. Żeby się myli to. Shelly zepsuła tam ulta, została sama Bibi i Oliver u nas. Aż tutaj przyszedłem, żeby zabić ich. No wjechałem, niby zabiłem Colta, ale tak średnio to wyszło. Hardcore od razu zultował tą Bibi. Dobrze, że ta Bibi go odepchnęła, bo raczej by padł. A tak to przeżył, jeszcze miał ulta aktywowane, Star Power aktywowany, więc ja już tutaj znów przychodzę. No ciężko tu miałem wjechać, teraz będę próbował wjechać i udało się właśnie tutaj wjechać, 30 sekund do końca, trochę tutaj zepsuli to, ale trudno, my wygraliśmy, się cieszę, no bo akurat oni byli dobrzy, także dobrze, że nie przegraliśmy, bo minus 10 to na pewno by dwie dodatkowe gry były. Dobra, no to już po kolei tutaj kolejny mecz, tutaj graliśmy na Bo, Spike'a i Ems. Tutaj akurat był łatwy mecz, zwłaszcza ten tutaj, no powiedzmy, no nie grali za dobrze. Jak cię Bo już tam 1120 HP. Tutaj chciałem właśnie, żeby hardcore mi podał, niestety ta Ems go zabiła. Ja tutaj jeszcze, zobaczcie, 140 HP, jeszcze udało mi się to strzelić. Zepsuli tutaj przeciwnicy. Ja już mam ulta. Teraz Spike poszedł na moją stronę, właśnie Ems na Oliwiera. Ja podjeżdżam tego Spike'a i Bo. No i tak naprawdę już jest pusta bramka. Jeszcze tutaj trickshot wyleciał. Szybki meczyk, 2-0. Byli nawet ogarnięci tutaj gracze. Ale udało się nam wygrać. I co? No i teraz właśnie jakiś taki... Tu już chyba nie ma takich replay na lepszych graczy, no bo... Nie no, tutaj z dołu nie będzie. No dobra, no to co, no myślę, że już możemy... O, w sumie to pokażę, bo tu był nawet ciężki mecz, tu już walczyliśmy tak jakby... O, to była chyba przedostatnia gra o 1000. Walczyliśmy na Nitę, Karla i Tarę. Był ciężki mecz. Jeszcze tutaj trochę lipę miałem, bo Nita z jednej strony, Karl ze środka mnie atakowali, no nie miałem jak w ogóle tego omijać, czy tam cokolwiek. Więc raczej byłem skazany na to, żeby mnie obijali. Oliver tam się męczy z tą Tarą i Nitą. Mnie niestety już zabił ten Karl. Został sam hardcore na trzech. Także no raczej tutaj średnie ma szanse. Ja podjeżdżam tą Nitę. No i tutaj niestety wjechałem, ale odbiłem się. I niestety Tara zultowała sobie po prostu bramkę, rozwaliła i strzeliła to. Jest, na razie wygrywają 1-0. Tu w ogóle cokolwiek ciężko miałem zrobić, bo... O, i tutaj właśnie zultowałem tego Karla, żeby tylko nie miał. No i niestety tutaj piłkę złapała Nita. Gdyby ona jej nie złapała, tylko na przykład hardcore mógłby podać od razu do przodu, byłaby szansa na gola. Tutaj Tara i Karl już wychodzą z spawna. Oliver i hardcore od razu ich atakują. Ja tu jestem, ja już piłkę wziąłem, wjeżdżam po prostu. No i tu raczej gol. Bez problemu, do bramki sobie, do bramki wpadła piła. Minuta 10. Znowu Nita idzie. No teraz to zepsuli, bo mogli, gdyby znowu zrobić tak jak na początku, byłoby im lepiej. Niestety tutaj Tara już idzie właśnie, jeszcze mają tego healera, który jest naprawdę mocny. Jeszcze jak tak z tyłu stoi, nie można go zabić, to już w ogóle. Ja podjeżdżam znowu tą Nitę. Tutaj Karl, dobrze tego Karla odbiłem. I on to zultował, bo raczej byłby to gol.
Tak trochę uratowałem nas. Ja mam 900 HP tego Karla, jeszcze tam jakoś obijam. Nita po piłkę idzie. Hardcore mi tu próbuje pomóc tym Karlem. 900 HP mu zostało. Hardcore go zultował. Trochę mamy tutaj kiepską sytuację, bo mamy rozwaloną właśnie bramkę. My nie mieliśmy nic na rozwalenie bramki. Więc tulipa, 20 sekund do końca i teraz zobaczcie jak to ładnie wejdzie. Zostałem sam, wjeżdżam po piłkę. Dobrze, że ta tara nie zultowała mnie wcześniej, no i trochę zepsuła, bo gdyby mnie zultowała, byłoby na pewno zdecydowanie ciężej, ale na szczęście nie zultowała i mogłem sobie to, powiedzmy, na farcie jakoś strzelić. Wypadła ta piła. Także tutaj akurat mieliśmy dużego farta, że udało się to strzelić, że mnie nie zultowała. No i co, no to może już polecimy z tym ostatnim replayem. Tutaj już Oliwier miał 1000, Hardcore 998, a ja 996. I lecimy już z tym ostatnim replayem. Graliśmy na Daryla, Colta i Tarę. Oczywiście ja na prawą stronę, Oliwier na lewą i Hardcore środek. Tutaj trochę źle to zrobiliśmy, bo mogłem tą Tarę wziąć od tej drugiej strony. No niestety, wtedy Hardcore by ją wziął od... no ja od jednej, Hardcore od drugiej. Tutaj niestety przeżyła, 112 HP zostało i teraz mnie zabiła. Został Daryl z ultem. No jest 3 na 2, bo ja niestety padłem. Tu Oliwier 2 na raz. Dobry ult ze strony Hardcora, trochę obił i Tarę i Daryla. O, tu Daryl próbował wjechać. Niestety, znaczy no, niestety dla nas nie udało mu się to. Colt mi tutaj od razu podał piłkę, nie wiem w sumie dlaczego. Pewnie po prostu chciał ją wybić. Tara z ultem. Ja tutaj Oliwier tam próbuję jakoś obijać. Tam nie chciałem wjeżdżać, bo wiedziałem, że ta Tara zultuje. Też nie chciałem jakoś blisko, blisko siebie chodzić. Podałem do Hardcora. Tu Tara zepsuła tego ulta. Więc Hardcora nie trafiła, nie ściągła ani trochę. Także no tu już plus, bo Tara od razu bez ulta się respi. Jest 1-0, minuta 20 jeszcze. Tu Daryl w ogóle tak trochę dziwnie to zrobił. Ja wjeżdżam już na prawą stronę. Chciałem tutaj podać do Oliwiera, niestety za duży damage był i padłem. Nie udało mi się to. Daryl już z ultem podjeżdżał Hardcora. Dobrze tutaj zultował. To by był raczej gol. 500 HP. No i zostałem ja sam na Colta. On mi raczej nic nie zrobił. On chyba grał nawet z pierwszym Star Powerem. Także no, pierwszym Star Powerem jest na pewno ciężej trafić Coltem niż z tym właśnie drugim, bo ten drugi jest, no powiedzmy, łatwiejszy. Piłka do rogu, tutaj ta Hardcore ultuje, Tara tu niestety mnie ściągła. Ja jeszcze wjechałem w tego Colta, on jeszcze to zdążył wybić do tej Tary i widzicie, ona tu do rogu tą piłkę bierze. Hardcore podał do Oliwiera i Oliwier już strzelił bramę, 30 sekund do końca zostało. Nie był taki najcięższy mecz, były cięższe, ale właśnie się udało wbić na 1000 kolejną postać, już 10 to jest postać na 1000, jeszcze 20 postaci mi zostało i będą wszystkie na 30 rank. W tym sezonie myślę, że wbiję sobie jeszcze jedną postać na 1000. Chociaż też zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczmy w sumie też topę właśnie tego Daryla. Jestem 77 na świecie i pierwszy w Polsce akurat. Tutaj Mati ma 878. A to jeszcze w sumie pokażę wam tego powerplaya, bo tak nie nagrywam właśnie z tego odcinków ani nic. Jestem 107 na świecie, mam 1192. O, tutaj... A w Polsce jestem trzeci. Mam jeden więcej pucharek od Oliwiera. Fajnie jakby się udało wbić tutaj właśnie te 1120, 1250 właśnie. Tutaj by było 10 tysięcy star pointsów. Na pewno bym z tego nagrał odcinek. Zobaczymy, bo jeszcze został chyba takedown jeszcze został. No ten powerplay akurat mi poszedł nieźle. Dwa razy pierwsze i piąte. Także co, no ja już nie przedłużam. Dzięki za oglądanie, jeszcze możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli wam się spodobał, tak jeszcze wam przypomnę, jeśli ktoś już się tu ogląda. Bo lecimy dalej, wbiliśmy ostatnio 30 tysięcy subów, także no, lecimy dalej po 50 i później po 100 tysięcy, no, także teraz już dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, siema.